trakcie, co tutaj się dzieje. Jakie są piękne już kwiaty. Kwiaty, tutaj gdzie nigdzie widać pączki. Tutaj mam drugą całą, już niestety w kwiatach. Troszkę się spóźniłam. O czym ja dzisiaj chcę? Kwiat i liść jabłoni. Powinno się właśnie zbierać o takie pączki, jak są jeszcze takie różowe. Nie takie otwarte w pełni. I wtedy są najbardziej wartościowe dla naszego organizmu. A co one takiego robią, te pączusie? Te pączki, tutaj już ten kwiat na tej jabłonce prawie przekwita, tak jak widzicie. Te pączki bardzo nam wspaniale tamują krwawienia comiesięczne. Powodują, że mamy diurezę dobrą, czyli działają moczopędnie. Przede wszystkim działają przeciwalergicznie i uszczelniają nam naczynia krwionośne. Możemy robić napar z pączków. Powinno się z pączków, nie z takich kwiatów jak tutaj. Ale ja troszkę zbiorę i ususzę razem z tymi listkami. Napar po prostu ususzymy i możemy sobie przemywać twarz i właśnie będzie to uszczelniało nam naczynka. Możemy zalać gliceryną i będzie utrwalony tak jakby taki efekt tych pączków. Bardziej lepsze byłyby pączki, przypominam, w tym sensie, że będzie działało nam przeciwzmarszczkowo. Odwar możemy również robić, czyli chwilkę zagotować i odstawić na 20 minut. Będziemy mogli robić nasiadówki związane z zapaleniem na przykład pochwy. Możemy sobie również kłaść ten odwar na oczy i będzie działał przeciwko zapaleniu spojówek i niwelował cienie pod oczami. Możemy również parzyć herbatkę z liści i z kwiatu jabłoni. Liście możecie zbierać już teraz, ale możecie zaczekać, jak ten kwiat już opadnie. Tak jak u mnie tutaj. Tutaj sobie nazbierałam cały koszyczek. Zobaczcie, śnieg normalnie spadł z tych płatków. Liście zbieramy właśnie w lipcu, w sierpniu, gdy już nie ma kwiatu, mamy już wtedy zawiązki jabłek. Ta jabłonka to jest bardzo wczesna jabłonka. Tutaj w lipcu będę miała już jabłuszka. Na tej jabłonce już wiele razy Wam ją pokazywałam. W tamtym roku nie miałam ani jednego. Mam nadzieję, że w tym roku będę miała. Można właśnie pić herbatkę na refluks, na reumatyzm. Jedna łyżka kwiatu albo liści zaparzona na jedną szklankę wody albo ugotowany odwar i pijemy sobie to, żebyśmy właśnie dobrze się czuli, żebyśmy nie mieli refluksu żołądkowego i zmniejsza stany reumatyczne. Posłuchajcie teraz troszkę, popatrzcie na pszczółki, jak te pszczółki pracują, ile tutaj bzyczenia słychać. No praca w re, każdy ma swoją pracę, ale przyroda jest cudowna.